Kołobrodnica to, można powiedzieć, najtrudniejsze zadań, które miałem przed sobą, budowa szpitala, a potem obwodnica. To są dwie historyczne i ważne dla miasta inwestycje. Szpital, wiadomo, udało się zbudować po wielkich trudach, a obwodnica to było takie gigantyczne wyzwanie, niewielu w to wierzyło, że się uda. I to mnie dalej interesuje. Lubię dokumentować wszystko, co się dzieje. Ostatnio nawet wsiadłem na rower i przejechałem całą obwodnicę. I już da się nawet rowerem przejechać, więc jest dobrze. A też nie ukrywam, że mam propozycję z dwóch co najmniej źródeł współpracy przy nadzorze, przy budowie obwodnicy z firm, które realizują inwestycje, więc to dla mnie satysfakcja, a że jestem inżynierem z uprawnieniami, z wykształcenia, to jest mój zawód, więc z przyjemnością to robię.